Cześć wszystkim, z tej strony Bartek Kozielski, reżyser studia Kantus i Paweł Skiwa. Witam, witam. I Małgosia Kozłowska. Cześć. Którzy wystąpili dla was w piosence Wyrok Gwiazd. Utwór ten pochodzi z filmu The Greatest Showman, czyli właśnie Król Rozrywki po polsku. I to już trzecia piosenka z tego filmu, którą nagraliśmy dla was. Poprzednich możecie posłuchać tutaj, daję link do playlisty specjalnie utworzonej. Tak, ale tym razem próbowaliśmy innych takich technik nagrywania i w ogóle przygotowania się do utworu, bo ze względu właśnie na koronawirusa i tak dalej, robiliśmy wszystko, żeby jednak ograniczyć nasze kontakty takie bezpośrednie, no jednak jak spotykamy się w studio, to trochę ciężko tego uniknąć, ale próbować można na odległość, więc zorganizowaliśmy kilka prób takich też przez internet. Pierwszy raz historia Kantusa. I bardzo fajnie się to sprawdziło, tak, przyznaję. Tak, kamerki internetowe trochę przekłamują, ale nie na tyle, żeby nie dało się ćwiczyć, także wszystkie próby muzyczne się odbywały właśnie przez internet i potem dopiero... Tak, i potem dopiero te już te próby takie interpretacyjne, konkretniejsze, znaczy nie konkretniejsze, tylko te w pracy takiej już... ciałem i tak dalej, to rzeczywiście odbywało się na żywo. Może uważasz, że to głosem trochę, tak, ciało, to tak nie bardzo. Znaczy ale... ciałem w sensie, że głosem właśnie muzycznie, a potem ciałem jeszcze trzeba dodać, wiesz, to no te tak, wszystkie, jeszcze, co wy robicie, dograć, te takie, z tymi rękami, tam dużo robicie na tym wideo. Zaciskanie pięści, przeżywanie, tak. To jest podstawa. I co najważniejsze, cały ten utwór został sfinansowany w pełni przez wpłaty naszych patronów na patronite.pl. Dziękujemy pięknie. Dokładnie tak, tak, dziękujemy bardzo. Dokładnie tak, jak powiedział Paweł, ruszyliśmy z profilem na serwisie Patronite, jeżeli przegapiliście nasze poprzednie wideo, no to taki szybki update. Chcemy wrócić do co dwutygodniowego wrzucania filmów na YouTube'a. Dziękujemy wszystkim patronom, którzy już nas wsparli, którzy natychmiastowo zareagowali. Tych, którzy chcą nas wesprzeć, jeszcze jest czas, słuchajcie. Dzięki wam rzeczywiście może się udać to, że będziemy regularnie mogli tutaj się pojawiać. Już te pierwsze piosenki, które stworzyliśmy właśnie, tak jak powiedział Paweł, powstały z tych wpłat, także tak, trzymajcie dalej. Dziękujemy, dzięki wam możemy istnieć. Pięknie. Dziękujemy pięknie. Ja dosłownie byłem w domu przez ostatnie 2 miesiące i Bartek z dnia na dzień powiedział: Paweł, to jest ten czas. Przyjeżdżaj, nagrywamy The Greatest Showman, a ja, no problem. Dzięki. Dokładnie tak. Wiesz, kiedy pierwszy raz obejrzałam ten film? Nie mam pojęcia. W samolocie do Miami. Uch. Nie żartuję, wiesz, to teraz zabrzmiało jakby tutaj ho, ale nie, taka jest prawda, wiesz. Greatest show, greatest cities, greatest Corona country. Ale ile trwa lot do Miami, powiedz? 12 godzin. I oglądałaś go w kółko przez te 12 godzin? Czy tak, tylko... oczywiście, że tak. I w drogę z powrotem tak samo. Okej. Okay. I dopiero obejrzałam ten film, no bo tak stwierdziłam, kurczę, śpiewamy te numery, a ja nie widziałam filmu. No to trochę bez sensu. Często tak się zdarza. W ogóle, generalnie, prawda jest taka, że 90% musicali, których śpiewamy, nie mamy jak obejrzeć, bo jesteśmy w Polsce. I w Polsce nie ma dostępu takiego do tej kultury. Możemy oglądać te, które były zekranizowane. Tak. Rzeczywiście, więc tutaj było... Chociaż my z Bartkiem widzieliśmy Hamiltona, Bartek więcej razy niż ja, bo ja tylko raz. Byliśmy ekipą całą, tak. Byliśmy ekipą, tak. Kupowaliśmy pół roku wcześniej bilety. W grudniu, jakoś tam podczas takiej wigilii akantusowej, kupowaliśmy, dobra, szybko, dobra, Gosia, jedziemy, kupujemy bilety na Hamilton. No, jedziesz? No dobra, no. Tak. I poleciliśmy w wakacje z Kasią Mazurkiewicz i z moją siostrą. Byliśmy na właśnie na spektaklu, takiej przyjaciółką. Pozdrowienia dla niej, tak, oczywiście. I zobaczyliśmy po raz pierwszy to na żywo. I tutaj ciekawostka, słuchajcie, jest taka, że w ogóle historia życia. Jak byłem w Londynie, idę przejściem dla pieszych i słuchajcie, i patrzę, idzie koleś. I mówię, skąd ja go znam? Czy to jest znajomy? I nagle olśniło mnie... Zac Efron. Nie, blisko, ale nie. Olśniło mnie, że właśnie oglądałem kiedyś making of z tego filmu The Greatest Showman i tam wypowiedzi dawał właśnie reżyser tego filmu. I to był ten reżyser, słuchajcie. Normalnie jak z żurnala. Podszedłeś do niego. Tak, podszedłem do niego, mówię... Znaczy nie, minąłem go i tak mówię, fajnie by było podejść, no ale... I tak mówię... Nie, idę! I w ogóle odwróciłem się, pobiegłem za nim i mówię, przepraszam, a are you... I tam po angielsku do niego i że czy on właśnie reżyserował Greatest Showman, on mówi, że tak, bardzo mi miło, ja mówię, że wszyscy w Polsce uwielbiają ten film i w ogóle chciałem tylko powiedzieć, że naprawdę jest super i w ogóle i... No nic nie powiedziałem o Akantusie, zmarnowałem okazję, ale stwierdziłem, że to nie jest czas na autopromocję, że to był czas na powiedzenie mu, że super. Ciekawe, i w ogóle. Czy kiedyś taki musical powstanie w Polsce. W sensie Greatest Showman? No, z Moulin Rouge, które było filmem, a potem to właśnie zrobili spektakl 20 lat później. Więc na Broadwayu miała premierę niedawno dopiero, więc możliwe, że z tego też, miejmy nadzieję, że nie zajmie 20 lat. Miejmy nadzieję, że będzie to trochę szybciej, ale... I nasze dzieci będą miały szansę tam zagrać. Znaczy, nie nasze wspólne. Będę patrzył, jak dorastasz w kraju. O, tak, dokładnie. Oby. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zapiszcie się na subskrypcję, klikając czerwony przycisk poniżej. Subskrybuj! Ja ze swojej strony jeszcze zapraszam na mojego Insta i... I na kanał na YouTube.
YouTubie. Tak, gdzie tam śpiewam, także serdecznie zapraszam. Pewnie się nie domyśliliście, że tam śpiewam. No bo co tam mogę robić, prawda? Tańczyć. I słuchajcie, to jest też ważne w dzisiejszych czasach YouTube'a. Dzwoneczek też jest konieczny, bo bez dzwoneczka nie będziecie dostawać powiadomień. Więc subskrybuj, a potem dzwoneczek koło subskrybuj. I jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie polubcie nasz fanpage na Facebooku i na Instagramie, gdzie będą się te wszystkie tam rzeczy pojawiać od nas. Już za 2 tygodnie nowe wideo w studio Acanthus, jak w każdą co drugą środę, mam nadzieję. A zatem koniecznie bądźcie z nami. Dziękujemy i do zobaczenia. Dzięki. Kliknijcie ten dzwoneczek, bo bez dzwoneczka nie ma pałacu. Nie, tak bez dzwoneczka nie ma Piotrusia Pana. Nie no, to też, ale chciałem, że jak Asterix. A wymyślałam to tak teraz na bieżąco, dobra. Bez dzwoneczka nie ma powiadomień. Bez powiadomień nie widzicie nowych wideł, a bez nowych wideł... No trzeba by jakoś... Nie ma nowych wideł! Łopatą, tak? Czy nie? No wideł. W sensie wideł, nie ma wideł. Łopatą. Nie? Razem z tobą chcę w otchłań spaść. Tylko z tobą ma sens ten świat.